Podtlenek Biznesu Podcast. Porady dla przedsiębiorców. Poczucie humoru. Przykłady i anegdoty. A na program zapraszają Bartek Janiszewski i Daniel Marczak. Witam serdecznie w 27 odcinku Podtlenku Biznesu. Jest to trzeci odcinek serii z naszym gościem Krzysztofem Ziębą. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. A kim jest Krzysztof? To trener umiejętności interpersonalnych, life and business coach, trener mentalny, już no, nasz seryjny gość. Seryjny, jak taki seryjny, to dla mnie to jest, drodzy państwo, taki biznesowy snajper, bo ma firmę, która się nazywa Cel Kieruje Działaniem. Właśnie tak. Jeszcze raz witamy serdecznie. Cześć. Witam, cześć. Miło mi tu być znów ponownie, kolejny raz. Natomiast Podtlenek Biznesu to jest podcast dla małych przedsiębiorstw rodzinnych i nie tylko. I w nim dzielimy się swoją wiedzą zdobytą przez prawie 40 lat działalności firmy i od razu dementuję, nie mamy 40 lat albo więcej. Mamy prawie. Dobrze się trzymamy. Tak jest. Daniel Marczak to dyrektor operacyjny firmy Habin, stand-uper, entuzjasta, z wykształcenia dziennikarz. Witam cię. A Bartek Janiszewski, witam cię również, drodzy państwo, z wykształcenia psycholog, choć nie wygląda bardziej na psychopatę, z pasji pilot i to nie do telewizora. No i mój szef, więc dlatego już kończę. Przedsiębiorca, właściciel firmy Habin, no biznesmen, no co powiedzieć. Tak jest. Powiedz, Krzysiek, jak ci minął ten tydzień od poprzedniego nagrania? Pewnie jak pstryknął, co, bo w tych samych ciuchach jesteś. No tak, można by było powiedzieć, że jak za pstryknięciem palca. No to pięknie, mi tak samo. Czekajcie, a spróbuję. W poprzednim odcinku skupialiśmy się na komunikacji i zakończyliśmy takim suspensem o wartościach, ale w sumie nie dopełniliśmy tego, można powiedzieć, naszego obowiązku dziennikarskiego i nie odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, czym tak naprawdę jest ta komunikacja? Wiesz co, definicje są różne, przy czym ta, którą ja sobie gdzieś ukułem na bazie kilku lat pracy z firmami i klientami, na pierwszy rzut oka brzmi zawile, ale myślę, że jeśli się chwilę nasi słuchacze skupią i wsłuchają, to na pewno ta definicja im pomoże. A my to rozbijemy. Jasne. Ja komunikację definiuję w taki sposób, że jest to forma ukazywania słuszności swojego zdania bądź potwierdzania słuszności zdania innych osób w celu realizacji potrzeb swoich bądź właśnie innych osób. Czyli to jest tak, że próbuję kogoś przekonać do jakiejś wersji biznesu, czy tak jak w poprzednim odcinku skupialiśmy się na formie marketingu, czy to będzie marketing tradycyjny, czyli face to face i ulotki, czy to będzie internetowy. Jest to taka rozmowa, w której ja chcę jakby argumentami pokazać słuszność tego, że powinien to być jednak marketing internetowy. No wiesz, idąc tak po ludzku, tak, no jakby najlepiej dogadujemy się z ludźmi, którzy mają takie samo zdanie jak my, bądź mają takie same poglądy jak my, bądź wyznają takie same wartości jak my, tak? Tak. A więc jakby no, to jest dosłownie coś takiego, wiesz. Myślę, że warto też powiedzieć taką rzecz, która czasami budzi zdziwienie na twarzach uczestników moich szkoleń, że tak naprawdę chcąc, nie chcąc, my komunikując się w każdym momencie wywieramy wpływ. To tak? Prawda. To nie jest tak, że wiesz, o, ktoś się teraz uczy super manipulacji i on jest, wiesz, wywieraczem wpływu, tak? Tak mi kiedyś w jednym ze szpitali prowadziłem szkolenie i taka właśnie pani powiedziała, jak już na kolejnym szkoleniu, jak już tam pewne rzeczy odnośnie komunikacji zaczęliśmy rozpracowywać, pokazałem panią, przez jaki proces przeszliśmy, gdzie, jakie rzeczy się zadziały. Pani tak spojrzała. To pan jesteś taki manipulator, pan taki wpływ tutaj na nas wywierasz, taki plan pan miałeś. Ja mówię, no wiecie, drogie panie, no jeżeli wam coś pokazuje, że to tak działa, no to dobrze, żebym, że tak powiem, też umiał to zastosować, przy czym zrobiliśmy to w konkretnym celu, wspólnie, że tak powiem, wyznaczonym i jakby dla dobra wszystkich. Tak. I taka jest prawda, że chcąc, nie chcąc, my nawet siedząc i milcząc... Milczymy.
też wywieramy wpływ. Oczywiście. Tak, też wybieramy wpływ. Ja mam taką śmieszną anegdotę. Przedwczoraj widziałem się ze znajomą, która jest agentką ubezpieczeniową w Avivie. Pozdrawiamy małą Asię. I opowiadała taki temat, że ma klienta, który ma tą samą polisę od 98. No i mówi: Pani Asiu, ja to bym chciał, po pierwsze chciałbym, żebyśmy do tej mojej polisy dodali to, to, to i to i żeby zostało w tej samej cenie, nie? No, nie da się. Ale fajnie, no dobra, no to druga sprawa. W takim razie ja, proszę panią, bym chciał zostać agentem Avivy. Ona mówi, no są nabory, oczywiście przekażę i tak dalej. Mówi, wie pani, bo ja ostatnio siedzę grubo w NLP, nie? Więc potrafię. I poszedł na rekrutację i jakby słyszałem feedback z tej rekrutacji, no bo gościu podobno podczas spotkań potrafi robić tak, że mówi, no bo ja umiem te NLP i podchodzi do niej, wiesz, mówi, wie pani. I patrzy się głęboko cisza, w oczy. Nie? I nic, nie? No. Więc wie pani. Ja wiem. I wiesz, w lewe oko patrzy w górę, nie? Co tu się odpindala? No i podobno gościu przyszedł i na tej rozmowie powiedział, no bo ja mam takie techniki, że ja będę tu ich bajerował, a lewą ręką będę im podstawiał, a oni podpisują wszystko, nie? Wiesz co, ja, jak już poruszyłeś temat tego NLP, nie... Masz magistra z tego? Nie mam magistra. To jest taki dla mnie trochę dziwny temat, jeżeli chodzi o to, jak to funkcjonuje w naszym kraju. Jakby nie będę się może tam jakoś super tutaj rozwodził, ale jest kilka narzędzi lingwistycznych z NLP, między innymi Metamodel, który naprawdę działa, nie? Jakby on robi robotę i nawet można powiedzieć, że on jest takim właśnie odpowiednikiem trochę nawiązującym do tego, co mówiliśmy w ostatnim odcinku, czyli takim wyłamywaczem przekonań, nie? Tak. Jakby jeżeli ludzie mają tendencję do generalizowania przykładowo, tak? Nie, bądź usuwania pewnych informacji. Właśnie korzystając z metamodelu, zadając odpowiednie pytania, dopytując o to, co nie zostało powiedziane, tak naprawdę możemy bardzo dużo dobrego uzyskać, tak? Poznać tak naprawdę zdanie, bądź co definiuje przekonanie, bądź podejście danej osoby. To tak tylko wrzucając, że tam też jest coś, co można w praktyczny sposób wykorzystać. Kogoś interesuje, to sobie ten metamodel doczytajcie. Wrzuciłeś tutaj taką informację o pytaniach i jakby do mojej głowy wpadła taka myśl, że definicja komunikacji sprawia, że roztrząsamy coś, co każdy teoretycznie stosuje na co dzień, tak? No bo to tak samo jak mi bardzo otworzyło głowę jakby instruktaż czy nauka biegania, że sobie myślę, no każdy potrafi biegać, każdy potrafi się komunikować, no każdy jakoś to robi, lepiej lub gorzej. Natomiast... Wiecie, jak jest najszybsze zwierzę na świecie? Ostatnia kura w Etiopii. A propos komunikacji. No i ktoś wywarł na nią dobrze wpływ. Zasadą pięciu pytań. No. Dobra, jak szybko spierniczasz? Dobra, a pokaż mi teraz, a dlaczego tak spierniczasz? Bo masz pazury i jak skrzydła nie używasz, ale dobrze. Adrem. I sens tego jest taki, że... komunikacja jest dosyć istotna i każdy ją stosuje oczywiście, lepiej lub gorzej, tylko to, czego ostatnio się nauczyłem i ta forma, w której można to robić, to są właśnie pytania. I znowu, każdy umie zadawać pytania, lepiej lub gorzej. Jak to robić, żeby odpowiednio się komunikować i jakby realizować może później, no dobra, może to za szeroko, bo chciałem od razu o wartości zahaczyć, ale tu chwilę. Pozostańmy przy tym. Ile tych pytań i jak je zadawać? Jakiś, nie wiem, klepsydra, kiedyś... zegarek. Maciora znowu. Tak, to już nawiązujesz do narzędzia ze szkolenia tej mojej klepsydry komunikacji. Ale wiesz co, może zacznijmy od tego, że ucząc się coachingu, czystego coachingu, czy to też nawet na pierwszym poziomie TSR-u, czyli terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, właśnie uczymy się tak zwanego podążania za klientem, podążania za rozmówcą. I tak naprawdę jeśli zaczniemy
słuchać, na chwilę wyłączymy swoją głowę, swoją interpretację, swoje myśli, albo w pewnym sensie nauczymy się być w tym mistycznym tu i teraz po prostu, tak? Tak. Skupieni na danym momencie, na tym, co mówi rozmówca, no to tak naprawdę właśnie nie trzeba tutaj znać jakichś spektakularnych, nie wiem, narzędzi, czy tu nie ma jakiejś kolejności, tylko po prostu naturalnie dopytywać. Paradoks jest taki, że tak jak my teraz rozmawiamy, to my też nawzajem, no w tym momencie bardziej wy mi, ale jakby zadajemy sobie pytania, które jakby naturalnie kontynuują wątek. No i teraz w zależności tylko od tego, do czego chcemy dojść, no właśnie chociażby w tym coachingu czy w tym TSR-ze uczymy się zadawać pytania tak, żeby podążać za klientem, ale tym samym doprowadzić go do pewnego miejsca, do pewnego przemyślenia, bądź do uzyskania jakby szerszej, nie wiem, gamy informacji na pewien temat, a więc jakby uczymy się takiego podążania, więc wskazówka, jaką bym dał, to może zamiast się zastanawiać, wiesz, jakie teraz pytanie zadać, no to naturalnie takie, które by kontynuowało, że tak powiem, temat, pozwoliłoby ci zebrać więcej informacji, po prostu dopytać, nie? Mhm. Tym samym, paradoksalnie, jedną z form, nazwijmy to też, zadawania pytania jest cisza, jest milczenie. Zobacz, że bardzo często jest tak, że żeby ta komunikacja przebiegała bardziej sprawnie, to my nie musimy w kółko się odzywać. Niezależnie czy komentować, czy zadawać pytań. Wystarczy, że my moment zamilkniemy, ktoś tam dalej mu coś popracuje w głowie i on nagle zaraz powie coś więcej. Tu ci powie, nie wiem, ale ty pomilczysz już. A wiesz co, teraz tak sobie myślę, że tak. To chyba jest to i to. I ty dalej milczysz albo zrobisz no. I wiesz, i nagle ktoś i jeszcze dalej. Oczywiście, no, im bardziej ważne są dla nas pewne tematy, tym czasami trudniej jest to zastosować, bądź im bardziej jakby takie rzeczy właśnie ważne dla nas, idąc tutaj w te wartości, które gdzieś automatycznie dotykają naszych emocji, no to mniej jesteśmy na tym przednim płacie czołowym, który pozwala nam logicznie, racjonalnie myśleć, tylko bardziej na tych pierwotnych częściach mózgu, które właśnie chcą nas już porywać do jakichś instynktownych działań, odpowiedzi, jakiś akcja-reakcja tego typu działań. Można się tego wszystkiego nauczyć. To też oczywiście nie jest tak, że ja nie wiem, jakim jestem tu ekspertem, bo ja też często mówię uczestnikom moich szkoleń na koniec kilkudniowych procesów, że wiecie, tu też jest człowiek. No nie? Jasne, jakby oczywiście. A jak ja widziałem, jak ty się zaciąłeś i ci kable sterczały. A więc jakby to wszyscy się tego uczymy i w jednych obszarach, w jednych relacjach to nam wychodzi lepiej, w drugich gorzej. Kwestia jest tego, żebyśmy mieli świadomość, chęć, otwartość do rozwijania tego. To prawda, zgadzam się w 100% i poruszyłeś tutaj właśnie temat wartości, bo myślę, że większość małych firm w ogóle nie zwraca na to uwagi. Jest tak, że jeżeli znowu wrócimy do takiego naszego archetypu małej firmy, to jest załóżmy dwóch braci, którzy wychodzą z jednego domu i gdzieś te wartości są w nich i oni się nimi kierują, natomiast nigdy tego nie spisują, nigdy się nie zastanawiają, jak stworzyć organizację opartą o te wartości, które tak jak na początku sobie powiedzieliśmy, to jest raz, że jeden z elementów komunikacji, ale też i taka podwalina strategii całej firmy. I jeżeli oczywiście chcemy sobie po prostu dłubać i się nie rozwijać, to możemy to robić niezmiennie. Natomiast jeżeli planujemy jakikolwiek rozwój firmy, to warto to spisać. I w ogóle jak zdefiniować, czy jak podejść do wartości, bo każdy może sobie powiedzieć, wartością jest szczerość, tam profesjonalizm i tak dalej. Natomiast jak do tego podejść biznesowo? Dlaczego warto to w ogóle ułożyć? Wiesz co, to zacząłbym może od tego, że życie pokazuje, że to są naprawdę istotne kwestie, tak? I to już też, jak mówiliśmy we wcześniejszym podcaście, odcinku, niezależnie od tego, czy to jest relacja biznesowa, czy nie biznesowa, To jakby zdefiniowanie tych wartości jest ważne. Teraz, wiesz, jak to zrobić? Najprościej porozmawiać o tym z ludźmi.
dalej, jak to zrobić? No, usiąść i zacząć rozmawiać. Paradoks jest taki, że jak nawet teraz, tak, nie wiem, spytam was, jakie są wasze życiowe wartości? No to z racji tego, że jesteście świadomi, może, nie wiem, wymieńcie po 5. Daniel. Wartość życiowa. No dobra, zrobi się poważnie, uwaga. Rodzina. Znaczy, no tak już bez żartów, no to wartości życiowe, ja już sobie to wielokrotnie przepracowywałem i robiłem sobie na przykład rokrocznie, wiesz, po Sylwestrze, kac gigant, mówię, nie, no dobra, teraz co jest najważniejsze, tak, no, że rodzina, przyjaciele, praca, sport, hobby i tak dalej, ale to by, czy to są wartości, to jest raczej gradacja tych konkretnych wartości, no a jak przeniesiemy sobie to na kanwę dowolnej, bierzemy rodzinę, no i dalej ją też możemy rozbić na te wartości, co jest najważniejsze, to, że rodzina jest najważniejsza, czyli co? No to, żeby trzymać relacje na przykład, tak, żeby dbać o to i tak dalej, i tak dalej. No i teraz, przepraszam, przerwę ci, i teraz zobacz, nawet jeżeli powiemy rodzina, nie? Albo nawet jeżeli powiemy relacje, to paradoks jest taki, że dla wielu osób może to znaczyć zupełnie co innego. Dbanie o relacje, nie wiem, dla ciebie będzie to znaczyło wysyłanie kartek na święta, dla Daniela będzie znaczyło odkładanie pieniędzy na konto dla syna, tym samym na przykład będzie chciał więcej pracować, tak. A jego żona mu powie, że no ale wiesz co, to ty mówisz, że dla ciebie jest ważna rodzina, a ciebie w ogóle w domu nie ma. I teraz wartość jest ta sama, ale strategia realizacji jest inna. I teraz tak naprawdę do czego zmierzałem? To chciałem wam właśnie pokazać. I teraz paradoks jest taki, że w ogóle większość ludzi, jak zaczniesz ich pytać o relacje, to oni, znaczy o wartości, przepraszam, to oni nie są w stanie ich zdefiniować na dany moment. Co jest dla nich w życiu tak naprawdę ważne? Dlatego też się trochę tak motają albo funkcjonują. Wiesz, to też jest dla mnie momentami zaskakujące, jak wielu ludzi żyje w ogóle bez jakiegokolwiek planu, bez kalendarza, tak? Jak nie mają celu, nie mają wyznaczone, co jest dla nich ważne, no to po prostu żyją gdzieś tam z dnia na dzień. Ale wracając do przykładu. Najłatwiej jest usiąść z ludźmi, dać ludziom po prostu kartkę, formularz, oczywiście robiąc wcześniej pod to, jakby odpowiednią podwalinę, pod to spotkanie, odpowiednią atmosferę i tak dalej. Dać pewien formularz, w którym mamy spisane różnego rodzaju wartości. Możemy tak nawet zrobić, że po dzisiejszym podcaście ja wam dam taki formularz, umieścimy link, każdy, kto będzie chciał, będzie mógł sobie ściągnąć taki formularz i do własnego, zastanowić się nad tym, czy samemu, czy z zespołem, najlepiej z zespołem, bądź z ludźmi, z którymi gdzieś tam buduje właśnie relacje. I teraz, jak wybierzemy te wartości, tak, bądź w kilka osób wybierzemy i tam, nie wiem, w formularzu jest, w zależności od formularza, 60, 70, 50, wartości. Okay. To teraz zbieramy jakby te, które, nie wiem, staramy się, żeby każdy z uczestników zebrał 5 najważniejszych, 7 najważniejszych, to jest 7, to już jest maks, najlepiej 3, 5, tak ograniczać. I teraz spisujemy je wszystkie na przykład gdzieś na flipie, na dużej tablicy. No i teraz wybieramy te, które uzyskają najwięcej rzeczywiście, że tak powiem, głosów. Będzie też na pewno tak, że będą pewne podobne do siebie, ale jakby właśnie zbierając je, no, uznamy wszyscy w grupie, czy możemy uznać, że to samo. No ale to czekajcie, to co to znaczy? Teraz ten moment będzie kluczowy. To co to znaczy? Po czym my poznamy w firmie? Wyznaczamy wartości dla firmy wewnątrz organizacji. To jest jakby też w ogóle podwaliną do tak zwanej kultury organizacyjnej. To jak my chcemy się tutaj w pewnym sensie zachowywać, żebyśmy wszyscy, że tak powiem, czuli się tutaj zadowoleni, spełnieni i tak dalej. No i wypisujemy sobie listę zachowań, tak? Jest takie proste, fajne narzędzie, tak zwana czarno-biała lista zachowań. To po jakich zachowaniach my poznamy, że te wartości, które wyznaczyliśmy, my je, że tak powiem, świadczymy wewnątrz siebie, a jakich zachowań się chcemy wystrzegać? To samo można zrobić względem obsługi klienta, tak? No to po jakich zachowaniach nasi klienci poznają, że rzeczywiście to są te wartości? Oczywiście to też jest tak, jak rozmawialiśmy kiedyś, jak powiedział Daniel, że czasem jest tak, że my sobie myślimy, a dobra, dla naszych klientów ważna jest taka wartość, to my teraz róbmy to, a okazuje się, że dla klientów jest ważne zupełnie co innego i w tej komunikacji z klientem warto jest pytać, tak? To jest znowu to, co powiedzieliśmy pierwszym razem. Ludzie wiedzą, tylko trzeba ich spytać. Tak, i tutaj jest ten case, o którym opowiadał
opowiada legenda marketingu. No tak, 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 bo tu jak rozmawialiśmy. Paweł Tkaczyk, no, który opowiadał o tym, że oni też określali swoje wartości, no i każdy mówił profesjonalizm, to, że mamy kreatywność, super ekspertów, i spytali ludzi i okazało się, że najbardziej popularną odpowiedzią było to, że odbierają telefony. Tak. No, ja podam ci podobny case u mnie. Ja się bardzo skupiałem na pewnej merytoryce. Starałem się zawsze jak najbardziej przygotować, zgłębić temat, pewne pojęcia i tak dalej. I chciałem, żeby to było jakimś takim, wiesz, moim jednym z takich głównych właśnie wartości, czymś, po czym mnie klienci poznają. Okazało się, jak zacząłem pytać uczestników szkoleń, to oni, jedna z pierwszych rzeczy, które mówią, to to, że albo ty jesteś taki normalny facet. Nie? Fajne, bo ty mówisz te mądre rzeczy, nie? Ale one, jak ty je mówisz, to nie jest tak, że wychodzi najmądrzejsza głowa na środek, tylko właśnie jakoś tak są to przekazujesz. Ludzkie. Tak, są ludzkie i jakby nas też słuchasz, a więc takie ludzkie podejście. To znowu moglibyśmy dalej iść w te archetypy i tak dalej, ale to no myślę, że tutaj z tej wypowiedzi ktoś, kto będzie chciał, plus korzystając z tego naszego formularza, będzie w stanie na pewno i z zespołem, czy sam dla siebie wyznaczyć pewne wartości, w ten sam sposób wyznaczyć zachowania, które, że tak powiem, będą o tym świadczyły. Ciekawym case'em też jest zweryfikowanie tego, żeby sobie najpierw w ogóle usiąść i spisać z głowy, nie? Tak. Co jest dla mnie ważne, dopiero później formularz, albo w ogóle jeszcze zrobić tak, żeby wziąć formularz, wypisać te wartości, wybrać te najważniejsze, ale obok, zanim wypiszemy sposoby zachowań, po których jakby my sami poznamy, czy środowisko nasze pozna, że my działamy w zgodzie z tymi wartościami, wypisać, jak my się dzisiaj zachowujemy. Mhm. I zobaczyć kontrast, nie? I zobaczyć, co jest do skorygowania, co jest do zmiany. Na pewno, jeśli ktoś stanie, jak to się mówi, w prawdzie przed sobą, to na pewno będzie jedna do trzech rzeczy do zmiany, do korekt, do rozwinięcia, nie? I to jest super, nie należy się załamywać, nie należy sobie myśleć, że ojej, to co teraz, tylko kurczę, fajnie, mam informację, to jest ten prezent, o którym ostatnio rozmawialiśmy, tak? Fajnie, mam prezent, teraz już wiem, co mogę poprawić, nie? Poza tym myślę, że jeżeli te wartości są spisane i jeszcze one są ubrane w taką formę właśnie, że wartość, jak to się przekłada na zachowanie, to później też łatwiej jest się komunikować, bo od tego w sumie wyszliśmy, że w momencie, kiedy jestem w stanie porozmawiać z załogą, jakby ona duża czy mała nie była, na temat tego, w jaki sposób obsługujemy klientów, albo w jaki sposób się komunikujemy wewnątrz, lub jak jesteśmy punktualni, to mamy jakiś punkt odniesienia i odnosimy się do jakiegoś wspólnie zorganizowanego systemu wartości i jakby podwalin tego, czym się kierujemy, i łatwiej jest o tym rozmawiać, bo to jest coś, na co się umówiliśmy wspólnie. A jeżeli jest tak, że ja to mówię jako ja, że słuchaj, to trzeba zrobić inaczej, to wychodzi, że to znowu ja komunikuję, a nie dbam o dobro całej firmy, na co się umówiliśmy. Wiesz co, dwie rzeczy mam tutaj i case, i takie jeszcze przemyślenie mi wpadło, że to trochę tak jest, że do czasu, kiedy coś nie zostanie nazwane, to nie istnieje w naszej głowie. Tak. Nie? Że dopiero jak właśnie my to nazwiemy i tam się coś spotka, to dopiero to zaczyna istnieć. A jeżeli coś nie istnieje w naszej głowie, no to my nie jesteśmy w stanie jakby swoim zachowaniem, postawą tego jakby świadczyć. Druga rzecz jest taka, mam taki case dosłownie z zeszłego roku. Miałem takiego klienta, dość konserwatywny facet, firma tam około 20 osób, no i jakby właśnie, że tak powiem, staraliśmy się poukładać trochę tą firmę od nowa, wzbudzić większe zaangażowanie u ludzi i jakby taką odpowiedzialność w ogóle też za zadania. To, żeby, jak to powiedział sam ten właściciel, żeby ludzie poczuli się częścią firmy. Mhm. No to jakby ja właśnie, idąc te wartości i tak dalej, no wyznaczamy te pewne rzeczy. No i ludzie mówią, że ważny jest dla nich szacunek, nie? Wiesz, ten jakby właściciel się w ogóle tak spojrzał, a w ogóle o co tu chodzi, po co te w ogóle zachowania i tak dalej, nie, że to w ogóle są jakieś miękkie, psychologiczne tutaj bzdury, wymysły, że to jest robota do zrobienia.
No i tak się złożyło, że skończyliśmy szkolenie, przed drugim dniem mieliśmy kolację jakby w hotelu. Ja standardowo jestem na części kolacji, później jak się zespół tam, że tak powiem, integruje, bawi, to ja już sobie idę do pokoju, żeby nie wchodzić, jakby tam nie zaburzać relacji, procesu między nami. No ale jakby jestem przy tej kolacji, przychodzi kelner. No jakby okazuje się, że stolik miał być na określoną ilość osób albo w ogóle na inną ilość osób, do tego nie zostały wzięte pod uwagę osoby, które są bezglutenowe i osoby, które są, które nie jedzą mięsa. No i jakby ten właściciel zaczął no, w dość ostentacyjny sposób komunikować, że no, nie na to się umawialiśmy, nie? A jaki to sposób? Ja poczułem automatycznie, wiesz, jakby przysłowiowo krew i mięso i mówię, dobra, to jest ten moment, nie? I pytam się go, teraz zmienię tam powiedzmy imię, panie Stefanie, nie? Co się stało? Jak oni mogli nas tak potraktować, nie, tutaj firma, ja chcę, żeby to wszystko jak najlepiej wyszło i tak dalej, żeby się ludziom podobało, to miało nam pomóc tego, ludzie mi później powiedzą, że ja o kimś nie myślałem, że właśnie ich nie poszanowałem i tak dalej, ja mówię, poszanowałem, to jak pan się poczuł? No, że oni nas nie poszanowali, ja mówię, to teraz niech pan spojrzy przez tą sytuację, przez pryzmat jakby zespołu, o czym mówił zespół wcześniej, wiesz, jemu to kliknęło. Bo on doświadczył. I to też jest tak, że my rozmawialiśmy za którymś razem i ja ci mówiłem, że nauczyłem się czegoś takiego w pracy szkoleniowej, żeby nie tłumaczyć, a dawać do myślenia. Że jeżeli chcemy, żeby ktoś coś zrobił, zmienił swoje zachowanie właśnie w komunikacji, w organizacji, to nie tłumaczyć, a dać do myślenia. I teraz albo chociażby poprzez zadawanie pytań, albo poprzez wkładanie w pewne sytuacje. Oczywiście na tyle, na ile to jest możliwe, żeby one były neutralne, żeby to nie było tak, jak chłopaki mówili, Daniel i chociażby tam Olek i tak dalej, że o, mieliśmy tu szkolenie i trener teraz kazał nam sztuczne jakieś tu scenki odgrywać i my w ogóle nie czujemy tego. Ja to lubię. Na szkoleniu mówiłeś co innego. Ja. Mój brat bliźniak Pedro. To żeby, wiesz, jakby dać odczuć i jakby stworzyć przestrzeń do refleksji, nie? To jest jakby kluczowe. A znacie dowcip o spoconych dziewczynach? Czekaj, zanim będzie o spoconych, tylko właśnie to jest myślę, że dosyć istotny aspekt, którego nie da się zrobić samemu. W sensie bardzo ciężko jest wytworzyć taką atmosferę w firmie, jeżeli nie ma specjalisty, czyli ja nie słyszałem o takich sytuacjach, żeby jeszcze w małej firmie zebrał się zespół i powiedział, no dobra, to teraz przećwiczmy sobie sposób komunikacji, albo zadzwoń do mnie tak na niby i porozmawiajmy jako ty sprzedawca, ja klient. To bardzo rzadko występuje taka przestrzeń, dlatego tym bardziej podkreślam, że warto korzystać, chociażby tak jak my z twoich usług i pomocy skorzystaliśmy, bo to jest jakby wygenerowana przestrzeń i w głowie, i fizycznie w firmie, gdzie po prostu to robimy. I ciężko czasami jest się do tego przemóc, bo wyobrażenie czy sposób myślenia, przekonanie na ten temat jest takie, że to jest coś sztucznego, to jest tylko na terapii, to jest tylko dzieci się w to bawią, ale rzeczywiście, jeżeli postawimy się w tej sytuacji, no to jest o wiele łatwiej. Jest łatwiej po prostu, żeby to kliknęło. No oczywiście można nawet, wiesz, niekoniecznie robić to wewnętrznie, no można praktycznie w każdej firmie, podejrzewam, znajdzie się miejsce na to, żeby przećwiczyć dane zachowanie, czyli nawet, no nie wiem, zrobić specjalną promocję i pozwolić handlowcom dzwonić i robić z tego ewaluację, jakby zastanawiać się nad tym i żeby tego słuchać. Oczywiście to będzie stresujące, no ale to wyjście ze strefy komfortu jest no, jakimś tam schodami do rozwoju. Dochodzimy do ciekawego w ogóle aspektu w tym momencie, bo teraz zobaczcie, dlaczego to jest takie trudne wewnątrz firmy momentami, bo takie ćwiczenie może być, nazwę to, napiętnowane wcześniejszymi sytuacjami, relacjami. I teraz, jeśli my widzimy, że mamy jakiegoś, nie wiem, przełożonego menadżera, który ma mega silny executive i taką postawę, no to teraz może być jakieś, nazwijmy to nawet właśnie przekonanie, wyobrażenie, że jest to gość, który po prostu tyra ludzi. I ja wchodzę do tej firmy, widzę jakąś taką postawę na zasadzie właśnie dopinania rzeczy, weryfikowania, egzekwowania.
a ja mam iść na szkolenie z tym człowiekiem, a więc ja mam obraz nagle w głowie, ja się nie czuję bezpiecznie, nie mam jakby dostępu do zasobów w pewnym sensie przez te emocje, ja tak naprawdę prawie nic nie wyciągnę z tego. Oczywiście mamy organizację, ja nawet pracuję teraz z jedną z takich firm, gdzie właśnie, co prawda tam jest spora rotacja w tym momencie pracowników, już zdiagnozowaliśmy z czego to wynika, ale co chcę powiedzieć, że tam bezpośrednio jest taki, ale w tym momencie to się korporacyjnie nazywa modnie, homie, który cię oprowadza, towarzyszy ci przez pierwszy tam okres, wiesz, funkcjonowania w firmie, w organizacji. Wręcz właśnie jego celem na etapie pierwszego tygodnia jest zbudowanie takiej relacji, poczucia bezpieczeństwa, wręcz nawet też odsłonięcia się, pokazania, że nie wiem, samemu się coś nieidealnie zrobiło, żeby pokazać, że mamy takie przyzwolenie w tej organizacji, że nie wszyscy jesteśmy idealni, ale dążymy do tego, żeby robić jak najlepiej, tak? I później takie właśnie, czy to telefony, czy jakaś forma obsługi klienta, czy nawet realizacji jakiegoś tam zadania, no przebiega w inny sposób. Oczywiście czasami, żeby zrobić tak zwaną czystą kartkę, odciąć pewne rzeczy, no dużo lepiej i dużo łatwiej jest właśnie, jeśli wchodzi ktoś z zewnątrz, trener, coach, różnie to można rozwiązać, tworzy odpowiednią atmosferę, odpowiednie środowisko, buduje tą relację z ludźmi, buduje zaufanie i jakby później, że tak powiem, wdraża pewne rzeczy. To co, może żart o spoconych dziewczynach? No dobra, jak chyba, musisz. Już, no, nie chcę, ale muszę. W sumie już pół godzinki znowu strzeliło, nie wiadomo kiedy. Już? Tak, 32 wjeżdża. My się tu musimy spotkać na cały dzień chyba. Siedzimy tu cały dzień. Wiesz, nikomu nie mówić. Przecież nie powiedziałem. To się tak, wytnie między nami. A propos szefa i tak dalej, no to tak patrzę na mojego, to sobie tak przypominam. Jest taki dowcip, że szef mówi do Kowalskiego: Kowalski, lubicie spocone dziewczyny? Nie bardzo. A ciepłą wódkę? No też niespecjalnie. To po cholerę ci urlop w lipcu. To prawda, okay, to prawda. Okay. Ale to co, to już tyle? To koniec? Tym pozytywnym akcentem ja bym zakończył o wartościach. Dla naszych słuchaczy od ciebie... To było wartościowe. Ten PDF czy strona, w której będzie można chociaż się trochę pochylić nad wartościami i zastanowić, jaką one rolę grają i czy w ogóle są u nas w biznesie i w organizacji. Więc do tego zapraszam na podplanekbiznesu.pl. Tam wszystko jest. Natomiast jeżeli ktoś by chciał znaleźć ciebie i twoje usługi, to cel kieruje działaniem. Cel kieruje działaniem, Instagram, strona internetowa celkierujedziałaniem.pl. Zapraszam. LinkedIn, Krzysztof Zięba. Tak. I to wszystko też będzie w tym PDF-ie. Jeżeli będziecie mieli ochotę skorzystać z usług i szkolenia i doradztwa Krzyśka, to tam wszystko będzie. Ewentualnie może jakiś voucher, czy no takie, wiecie, rabat, chociaż to stolica Maroka, ale Krzychu na pewno coś wam odpali. To w ramach zachęty jak najbardziej zapraszam i na takie usługi szkoleniowe 10%, a na coaching, trening mentalny indywidualnie 20%. Wow. I przypominamy też, bo to może być dosyć interesujące, jeszcze znowu trochę... Oczywiście z hasłem podtlenek biznesu. Oczywiście. I tutaj w ogóle jeszcze jest taka uwaga dla tych wszystkich, którzy zastanawiają się, czy warto wydać takie pieniądze, to oprócz tego, że warto, i to jest kropka, to jeszcze można skorzystać z różnych dofinansowań z Unii Europejskiej i można wnieść wartość do swojej firmy z bardzo małym wkładem. I jesteśmy w stanie to załatwić. Jesteśmy w stanie to załatwić, pomóc, więc czy odzywajcie się do Krzysztofa, czy do nas przez podtlenek, na pewno pomożemy. Jest jeszcze Businessland. Tak, pozdrawiamy Mateusza. Więc serdecznie zapraszamy. No i znowu, jeżeli wam się to podobało i chociaż jedna rzecz wpadła wam do głowy pozytywna, to podzielcie się tym odcinkiem, tą wiedzą, albo powiedzcie o tym, że podtlenek biznesu jest zajebisty. Naszym gościem był Krzysztof Zięba. Dziękuję serdecznie. Dziękuję ślicznie, miło mi było tutaj znowu z wami gościć. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia. Dzięki. I szczęście, dobrą energię. Yeah. Hej. Hello. Mamy to. Hej.